Przy stożku rogówki mamy tak zwany nieregularny astygmatyzm w formie niezaawansowanej. Często można poprawić jeszcze widzenie za pomocą okularów. Jeżeli mamy już stożek rogówki zaawansowany, to korekcja okularowa. Nie polepszy ostrości wzroku. Wtedy musimy już raczej używać twardych soczewek, soczewek skleral, skleralnych, które regularyzują rogówkę i tak samo mogą polepszyć ostrość widzenia. To jest aspekt widzenia. Przy stożku rogówki zawsze musimy kontrolować topografię lub tomografię rogówki. Jeżeli widzimy progresję, zawsze proponujemy zabieg crosslinking, który utwardza rogówkę i hamuje progresję stożka rogówki.